13 stycznia runęła na chodnik ściana kamienicy u zbiegu ulicy 3 Maja i Tumskiej. Budynek od dawna szpecił włocławski deptak, jednocześnie rodząc zagrożenie dla przechodniów. Inspektor nadzoru budowlanego podjął działania mające zmusić właściciela budynku do jego rozbiórki. W sprawie tej interweniował także prezydent Włocławka. Udało się wymóc na właścicielu nieruchomości Tumska 1, 3 maja 2 wyburzenie tej części, która stanowiła największe zagrożenie. Oczywiście stan tej budowli daleko odbiega od naszych marzeń i oczekiwań. Będziemy dalej męczyć wszelkimi możliwymi sposobami właściciela nieruchomości, żeby zechciał dalej porządkować to, ale najważniejsze na dzisiaj, że ten autentyczny stan zagrożenia został usunięty. Warto przypomnieć, że do zawalenia się ściany kamienicy doszło wskutek osunięcia się belki wraz ze znajdującą się nad nią ścianą, co było działaniem osób trzecich. Sprawcy prawdopodobnie usiłowali ukraść belkę i sprzedać ją na złomowisku. Dziś po budynku pozostały gruzy, a mieszkańcy naszego miasta mają nadzieję, że to początek pozytywnych dla włocławskiego deptaka zmian. Czy pani zdaniem dobrze się stało, że ta kamienica wreszcie została zrujnowana i nie jest już niebezpieczna? Bardzo dobrze. Tak powinno być. Powinni rozwalać to, co niepotrzebne. Czy pani również marzy się, żeby 3 maja wyglądało tak jak kiedyś, po prostu ładnie? No, teraz też ładnie wygląda. Tylko oni malują tylko od zewnątrz, a wewnątrz pani zaglądała w podwórka, jak tam wygląda. Ruina stara, to trzeba ją zburzyć. A sądzi pan, że więcej tak powinno się dziać? Tak, jest. Właśnie tak sądzę. Czyli 3 maja powinno wyglądać inaczej? No na pewno. A co się panu marzy? Co by powinno tutaj być na 3 maja? Stare miasto powinno być wzorem. Wzorem tego miasta całego. A to nie jest. Ruina to wszystko. No jest taka prawda. Plany dotyczące rewitalizacji mają także władze miasta. Problem tkwi jednak we współpracy z właścicielami kamienic. Rozmawiamy ze wszystkimi właścicielami nieruchomości, którzy mają swoją własność, swoje kamienice w terenie rewitalizowanym. Wiedza zarówno po stronie właścicieli nieruchomości co do starań miasta i rozwiązań finansowych prezydenta, które umożliwiają wykonywanie remontów kamienic, jest coraz większa. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy.